Cześć! Z tej strony Borys Kanałobrykowski i z racji tego, że buduję swoją autorską dioramę z Indiana Jones już kolejną, to zamówiłem sobie kilka brakujących części do tego projektu. Dzisiaj sobie oczywiście otworzymy to zamówienie, także zapraszam do oglądania! Słuchajcie, wiem, że sporo mnie nie było na kanale, ale odcinek nie o tym, po prostu chciałem wam tylko powiedzieć, że w tym momencie wróciły mi chęci do nagrywania i jeżeli coś będę chciał wam po prostu pokazać na kanale, to to zrobię. Także wydaje mi się, że może być kilka ciekawych filmów, ale sobie rozpoczniemy tak tradycyjnie dosyć, czyli od zamówienia z Bricklinka. Zobaczcie w ogóle jaki recykling z opakowania z Minecrafta, ciekawe. Bardzo rzadko się z tym w sumie spotykam, ale jest to na pewno ciekawe, nawet bym się tego nie spodziewał po odwrocie pudełka. Na końcu wam jeszcze w sumie pokażę mniej więcej jak wygląda zarys mojego projektu z Indiany Jonesa, bo pomyślałem, że może być to w sumie dla was ciekawe. Dobra, wszystko jest w takim jednym zbiorowym woreczku. Ogólnie nie pamiętam jaki to był sklep, bo ja kupowałem to zamówienie jakoś na przełomie kwietnia i już po prostu zapomniałem totalnie gdzie ja to zamawiałem, także pewnie będzie gdzieś w rogu informacja o tym napisana po prostu. Ale już widzę, że fajnie to wszystko jest popakowane i sporo tego w ogóle wyszło. A nie kojarzę, żeby cena była jakaś też za to spora. A więc tak, mamy, słuchajcie, 21 bricków 1x6. Ogólnie też fajnie, że tutaj sprzedawca zamieścił liczbę elementów, bo nie ukrywam, że nie pamiętałbym wszystkich liczb. Chociaż w sumie może to są nie liczby elementów przecież, tylko to są liczby, słuchajcie, worków. Także tutaj akurat mój błąd. No ale tych bricków jednak było 30, z tego co pamiętam, właśnie też tak się lekko zdziwiłem. No ale jest ich przynajmniej dosyć sporo, ponieważ ich potrzebowałem. Tutaj takie właśnie wedge i tile 1x1 w dark tanie. Mamy też takie oto briki. Te części niektóre po prostu w tanie brałem po to, że niektóre były naprawdę bardzo tanie, a pomyślałem, że takie właśnie narożniki czy jakiekolwiek właśnie tego typu elementy przydadzą się na pewno tym mocku moim. Mamy też jumpery w tanie, takie też palisadki, sporo darktanowych płytek. To jest też bardzo element użyteczny i bardzo szybko schodzący, przynajmniej u mnie. Taki też oto plate, to są zazwyczaj drogie elementy, ale no też ciężko je dostać w sumie. Tutaj mam spisik elementów, ale wydaje mi się, że on się jakoś mocno nie przyda. Sporo plate'ów w tanie. Też kilka paneli wziąłem. One były też chyba dosyć drogawe. A przynajmniej no powyżej złotówki raczej. Także wziąłem ich tylko 3, a nie, jednak jest ich 6. Słuchajcie, aż sprawdzę ile one kosztowały, jeśli będę mógł to zrobić szybko, to wam powiem. Już szukam. Jeden kosztował złoty 30. Ale z tego co widzę, zamawiałem tych paneli 3, a dostałem 6. Właśnie coś mi tutaj nie pasowało, no ale ja sobie jeszcze później sprawdzę poprawność skompletowania tego zamawienia, no ale na pewno nie będę, że tak powiem, narzekał, jeśli dostałem coś w gratisie, także bardzo dziękuję za to. Nie wiem, czy to było zamierzone, czy nie. Dostałem również takie oto, znaczy dostałem, kupiłem sobie tak naprawdę takie oto elementy, to pod figurki, które może w innym filmie wam pokażę. Teraz pokażę wam właśnie bardziej zarys dioramy, a całą dioramę oczywiście jak już będzie ukończona, również wam pokażę na oddzielnym filmie, tak jak to było z tamtą z samolotem. Takie elementy, właśnie te czarne elementy zamówiłem głównie pod wykonawstwo tych figurek w grobowcu Indiany, bo ja w sumie nawet wam nie powiedziałem co ja buduję, ale po prostu chciałem mieć każdą dioramę z Indiany w formie dioramy, że tak powiem. Czyli po prostu jak kupiłem sobie dioramę z kulą, to ona już jest dioramą, więc ją po prostu zostawiam, ale samolot plus grobowiec, które wyszły w 2023 roku, chcę mieć w formie też dioram, gdzie samolot już zrobiłem, więc teraz pora na grobowiec. Takie tutaj też zacięte rogi w darktanie, to też się może gdzieś fajnie przydać. Briki, darktan,
takie oto właśnie narożniki, to też jest bardzo użyteczny element, nie tylko pod grobowiec, ale też pod jakieś właśnie skałki na powierzchni, tile, a czy nie tile, tylko jumpery oczywiście w Darktanie, takie elementy. Mówię, głównie tutaj są elementy darktanowe, jak widzicie, jak i tanowe, ponieważ w takich też barwach ten grobowiec wystąpił. Też plejty, bricki 1:1. Tutaj wziąłem sobie trochę takich elementów z myślą o wyłożeniu jakiegoś może terenu w zoo dla jakiegoś zwierzaka, bo też już powoli się do tego przymierzam i koncepcję mam. I to jest, zobaczcie, właśnie też taki, bym powiedział, no ikoniczny zakup, dla którego złożyłem między innymi to zamówienie. To są właśnie węże, które były w ilości, słuchajcie, 30 sztuk. Także pewnie i tak dokupię ich więcej, ale w innych kolorach, ale tych może i wystarczy. Mamy też takie briki, plejty o różnych rozmiarach kolejne. Tutaj mamy znowu slopy. Tutaj trochę złotych elementów też pod właśnie te postacie, które będą tam stały, te Anubisy. Tutaj mamy takie oto właśnie też zaokrąglone szare, bo one były tanie, a brakowało mi ich. Tutaj też takie z ciekawszych nadruki, co były chociażby w chyba Pokątnej albo w Stranger Things, teraz nie kojarzę. Kilka wedży, plejtów, jeszcze więcej bricków, widocznie tam się nie zmieściły po prostu. No i plejty 3x3. I to jest tak naprawdę główna śmietanka, dla której zamówiłem to, co tutaj właśnie wszystko widzieliście, ponieważ było to bardzo tanie i kupiłem tego sporo, ponieważ to mi się naprawdę, ale to bardzo przyda do tego projektu, więc bez tego wydaje mi się ani rusz. Znaczy no, można by to było zrobić, ale po prostu wyglądałoby to moim zdaniem gorzej. Czyli słuchajcie, 15 arkuszy naklejek z zestawu z grobowcem. Pewnie pomyślicie, że wydałem na te naklejki fortunę, no bo 15 aż arkuszy, no słuchajcie, to jest jednak naprawdę sporo naklejek. Wiadomo, nie wszystkie użyję, głównie kupowałem je dla tych naklejek, także no też, słuchajcie, nie chciałbym za to płacić jakoś bardzo drogo. Słuchajcie, zauważyłem cenę na portalu Bricklink za niecałe 50 groszy, chyba 49 groszy za jeden arkusz i słuchajcie, no 50 groszy za chociażby 3 naklejki, które upiększą model, to jest moim zdaniem naprawdę niewiele. Tak naprawdę wszystkie te naklejki kupiłem za 7 zł. No i wydaje mi się, że nawet jakbym wykorzystał chociażby te 3 naklejki i może tą na tych właśnie, jak to się mówi, oczywiście panelach, to jakoś by to mogło naprawdę fajnie wyglądać. Plus te sarkofagi. Oczywiście no nie wykorzystam 30 sarkofagów, no bo na każdym mam po 2. No ale też można było to jakoś tam wpleść. Słuchajcie, między innymi właśnie też się zastanawiam, napiszcie mi, co sądzicie o przycinaniu naklejek, bo też się nad tym zastanawiałem, czy na przykład załóżmy sobie tych naklejek nie pociąć na takie pionowe pasy. No jest to jednak jakiś tam kompromis i też, no nie wiem, jakby zmienianie całej struktury naklejki. Nie chodzi mi o to, że później bym chciał ją wykorzystać, bo mam ich naprawdę sporo, tylko po prostu jestem ciekaw, jak się na to zapatrujecie, czy jednak naklejki zostawiać w takiej formie, w jakiej one powinny rzeczywiście występować, czy coś kombinować może z ich docinką. Nie wiem, po prostu takie coś mi się pojawiło w głowie, także napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. To jest moje całe zamówienie z Bricklinka i jeszcze za chwilę kadr dosłownie na sam koniec z tym, co jak na razie mi się udało wybudować. Nie jest tego za wiele, ale po prostu chciałem wam pokazać mniej więcej zarys, co w ogóle chcę z tych elementów zbudować. Tak to na razie wygląda, czyli tak naprawdę prawie że nic, bo mam tylko ramkę i trochę ściany tak naprawdę. Mam figurki też poustawiane, no ale głównie na uwagę tutaj zasługuje to, że jest tutaj sporo węży, które chcę między innymi, żeby właśnie wychodziły ze ścian tutaj wszelakich, tak jak to było we filmie, zauważcie, z tych różnych dziurek to wystaje. Zauważcie też, że tu w tych
trzech miejscach, gdzie tutaj jest zasłonięta innymi brykami z przodu, bo to nie jest wszystko docięte, tylko normalnie widzicie też można te naklejki zasłaniać w różnych konfiguracjach, przez co to nie wygląda identycznie. I plus ten panel, zauważcie, że też dół jego jest zasłonięty, a góra spełnia swoją rolę, także to jest akurat też fajne. Tu mam właśnie zamiar wszystko wytailować w takim nawet chyba kolorze, ponieważ to nie ma większego znaczenia, jak je tak przykryję to w większości wężami. Tu mam wejście. Tutaj planuję zrobić cztery figury Anubisów z każdej strony. Mam już opracowany jej model, także muszę jeszcze trzy kopie zrobić, ale to mówię, wydaje mi się, że to będzie lepszy temat na inny odcinek. Taki element też chciałbym gdzieś wykorzystać, możecie w sumie napisać w komentarzach, gdzie byście go wykorzystali. No i tutaj będzie podest, wejście i zbuduję tutaj właśnie podest z tą arką tytułową Przymierza. Także wydaje mi się, że początek jest naprawdę obiecujący i zobaczymy, co z tego mi dalej wyjdzie. A ja dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia, do następnego i cześć!